Witamy w programie Sektor Gości. Znajdujemy się w Knockout Gymie w Warszawie. Moimi rozmówcami są dzisiaj Krzysztof Głowacki, mistrz świata WBO w wadze junior ciężkiej. Witam cię, Krzysztof. Witam. I trener boksu Fiodor Łapin. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Krzysztof, rozmawiamy na 3 tygodnie przed twoją walką z Aleksandrem Usykiem. To będzie dla ciebie druga obrona pasa mistrzowskiego. Powiedz, czy to już jest taki czas, kiedy te emocje zaczynają rosnąć, kiedy pojawia się taka pierwsza mocna adrenalina? Dokładnie, już gdzieś tam człowiek się w środku nakręca, także już się nie mogę doczekać tej walki. Także no fajnie, jesteśmy w cyklu sparingowym, jest naprawdę super. Wydaje się, że Usyk podchodzi na dużym luzie, cały czas ciągle podchodzi na dużym luzie do tej walki. 2 dni temu odbywał się na Starym Mieście w Warszawie trening pokazowy. On zatańczył w ringu. Co ty sądzisz o jego zachowaniu? Nie patrzę na jego zachowanie, patrzę na to, co ja robię. Mnie nie interesuje jego osoba, po prostu ja mam zrobić swoją robotę, wyjść i wygrać. Niedawno tutaj gościem w tym programie był Tomasz Babiloński. On mówił, że liczy na to, że ty do tej walki będziesz przygotowany lepiej pod względem mentalnym. Jeszcze lepiej, że będziesz jeszcze mocniejszy psychicznie, niż miało to miejsce rok temu przed walką z Marko Hukiem. Ty czujesz się taki mocniejszy psychicznie? Myślę, że psychicznie to nie miałem nigdy problemu z psychiką, także i tym razem tak samo jest. Czuję się na pewno gdzieś tam może mocniejszy, ale na pewno nie zlekceważę przeciwnika, bo jednak nie ma co lekceważyć, trzeba wyjść i robić swoją robotę, boksować. Panie trenerze, trener Aleksandra Usyka, James Alibashir, podkreśla, że Krzysztof Głowacki jest pięściarzem, który wie jak walczyć, który ma wielkie serce, wielką wolę walki. A co pan powiedziałby o Usyku? Jak pan postrzega jego jako pięściarza? Jest to bardzo dobry zawodnik, świetny. W amatorstwie zdobył wszystko, mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy, nie przegrywał od paru lat. Wygrywał wszystko jak wadze ciężkiej, taki wadze cruiser. A to, co on robi, takie rzeczy na takie konferencje, on tym się bawi po prostu. Naprawdę to jest poważny pięściarz. Po prostu potrafi do tego jeszcze zachowywać się na luzie. Tak? Natomiast dobrze wiemy, że mamy bardzo ciężkie zadanie 17. Niedawno Maciej Miszkin w jednym z wywiadów powiedział, że jego zdaniem styl Usyka nie zmienił się od czasów amatorskich, że on cały czas walczy jak amator, że jest takim 100% amatorem. Jak pan odniósłby się do tych słów? No, Maciek ma rację. Troszeczkę zmienił, wiadomo. Natomiast w tym jest niewygodny, że on boksuje jak amator, dużo skacze, dużo ruchu, zadaje wiele ciosów i dużo ciosów. I taki dla zawodowca, takiego prawdziwego, klasycznego, jest bardzo ciężki styl. Natomiast tu teraz sprawa, czy on to wytrzyma w ciągu 12 rund to tempo. No właśnie, do tej pory nie walczył w boksie zawodowym na dystansie 12 rund. Czy ty, Krzysztof, liczysz na to, że to będzie stanowiło dla ciebie dużą, realną przewagę w tej walce? Czy przewagę? Ja liczę na swoje inne atuty, na swoją przewagę, także nie liczę na to, czy on wytrzyma 12 rund, czy nie. Także no mówię, nastawiam się na pewno na ciężką walkę. To wszystko. Andrzej Wasilewski podkreśla, że ta walka to będzie takie wydarzenie bokserskie dużego kalibru, jakiego jeszcze do tej pory w Polsce nie było, jeżeli chodzi o walki bokserskie, żeby Polak walczył w obronie tytułu mistrza świata tutaj w Polsce z przeciwnikiem, który jest mistrzem olimpijskim. Jak ty porównałbyś to wyzwanie do tego sprzed roku, do walki z Marko Hukiem? No dokładnie, no to znaczy był bo Krzysiu bronił Włodarczyk pas w Polsce. No ale no, nie z mistrzem olimpijskim, także no, to będzie takie pierwsze wydarzenie. Do tego jeszcze Ewa Piątkowska zaboksuje też o pas WBC, także no, ja się bardzo cieszę, że w końcu wystąpię przed polską publicznością w swoim kraju, bo o tym marzyłem, tak? Po walce z Hukiem zawsze mówiłem, że chciałbym właśnie bronić tytuł w Polsce, no i się spełniło. Usyk i jego trener mówią, że liczą, że Krzysztof będzie bronił tego tytułu mistrza świata, jak na prawdziwego mistrza świata przystało, że pokaże naprawdę dobry, bardzo mocny boks. I my oczywiście wiemy, że tak właśnie będzie, ale proszę powiedzieć, jakie elementy pana zdaniem w tej walce będą decydujące? Co może zadecydować o tym, kto zwycięży? Na pewno nieustępliwość, na pewno charakter, na pewno dobrze wykonana taktyka w ringu. Na pewno przestawienie się w sytuacji, kiedy na przykład coś idzie nie po twojej myśli, dopasowanie do tej sytuacji i włączenie na przykład taktyki numer 2, numer 3, a może czasami numer 4. To będzie bardzo ważne, bo na wszystkie te warianty Krzysztof będzie na pewno gotowy. Jak się przestawi, jak też będzie przygotowany Usyk, jaki Usyk naprawdę w tym ringu będzie, bo tak naprawdę nikt mu wcześniej nie postawił jakichś zbyt wygórowanych warunków, tak, i wygrywał bardzo łatwo i przyjemnie. Natomiast gdzie to naprawdę będzie siła Usyka, my się szukujemy naprawdę na świetnego zawodnika, na jednego z najlepszych na świecie.